sprawdź modele dostępne od ręki. Kia Rio, Kia Picanto, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia. Ultima Auto.pl, Zgorzelec, ulica Lubańska, 13A. Proszę Państwa, każdy, kto przyjeżdża na Święto Ceramiki, to już następnego roku nie ma problemu. Będziecie Państwo mieli wolny weekend, niektórzy wzięli urlopy, więc warto przyjechać do Bolesławca, bo tutaj Państwo w doskonałej atmosferze, w wielkiej gościnności bolesławian będziecie mogli nie tylko kupić ceramikę wymarzoną w wielkim wyborze, ale też bardzo przyjemnie spędzić czas i zjeść coś dobrego i zabawić się z dziećmi. Dla każdego coś dobrego, niezależnie od wieku, płci i wszelkich innych walorów. Każdy tutaj w Bolesławcu znajdzie naprawdę coś dla siebie. Czym w tym roku organizatorzy zaskoczą turystów i bolesławian? Ja myślę, że nie ma czego zaskakiwać. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ludzie przyjechali i zrobili tu zakupy. Zrobili zakupy ceramiki, ale też dobrze, żeby się miały restauracje, hotele. Jeśli chodzi o ceramikę, to mamy około 100 wystawców, z czego wszystkie firmy, które działają w regionie bolesławieckim. Rozmawiamy w środę, to są takie godziny wczesnopołudniowe, i okazuje się, że już widać na rynku bardzo dużo kupujących, pomimo tego, że deszcz pada i bardzo dużo też cudzoziemców widać, czego się nie spodziewaliśmy, dlatego że zazwyczaj środa to była taka trochę dla mieszkańców, żeby mogli zrobić w spokoju zakupy. Natomiast cała otoczka, czyli to wszystko, co się robi wokół targów ceramicznych, przypominam, że to są największe targi teraz ceramiczne w tej części Europy. My jesteśmy porównywani w zasadzie tylko z targami w Faenzie we Włoszech i w Obań we Francji. Nie ma takich targów ceramicznych. Oprócz tych targów ceramicznych mamy szereg imprez, które zaczną się od czwartku, pewne wernisaże, ale tak naprawdę ruszamy z tymi wszystkimi imprezami w piątek i kończymy w niedzielę prawie o północy. Które z wydarzeń Pana zdaniem będzie tym najważniejszym? To tak nie można. Ja jeszcze raz powtarzam, my chcemy przede wszystkim, żeby była dobrze sprzedana ceramika i żeby bolesławianie byli dumni z tego, że z tego miasta pochodzi produkt, który wyróżnia Polskę na całym świecie. To każdy, kto był gdzieś za granicą, wie, że ceramika z Polski, ceramika z Bolesławca to jest taki wyróżnik bardzo pozytywny, doskonale kojarzący się z Polską. Natomiast jeśli chodzi o imprezy, myślę, że na pewno parada. W tym roku parada ma być bardzo duża. Już zadeklarowało do tej pory, a jeszcze są zgłoszenia, około 1500 osób, ponad 50 różnych ekip, sporo takich małych firm, które się zapowiadają, ale na przykład zapowiedziało się 100 motocyklistów, jakieś samochody wyścigowe, więc to może być taka parada rzeczywiście z dużym gwizdem. Oprócz tego wszystkie atrakcje towarzyszące, to też jest, myślę, godne zauważenia, że coraz więcej firm ceramicznych u siebie, na podwórkach, gdzieś tam w otoczeniu zakładu, urządza takie spektakularne przedsięwzięcia. Ogrody ceramiczne to już były, ale ktoś tam na przykład pieczoną świnię będzie serwował, ktoś tam coś innego, tak żeby klienci przyjeżdżali do ich zakładu, gdzie mogą mieć większy wybór niż to, co będzie w rynku. Rynek ma ograniczoną pojemność, jeśli chodzi o te stoiska, w związku z czym wszystkie praktycznie zakłady powinny o tym myśleć, żeby to święto nie koncentrowało się tylko w tej części. Druga rzecz to właśnie te wszystkie elementy, które mają mieć charakter artystyczny i edukacyjny, tak? Czyli z jednej strony mamy wystawę poplenerową, ceramiczno-rzeźbiarską, ale też mamy sporo stoisk prezentujących tradycyjne metody tworzenia w glinie. No i też stoiska, w których ludzie będą mogli samodzielnie, i to nie tylko dzieci w tym miasteczku animacji ceramicznych, ale też osoby dorosłe samodzielnie będą mogły sobie ten dzbanek czy wytoczyć, czy ulepić, pomalować i następnie wypalić go w takich warunkach, które będą miały ten walor wyjątkowości stworzonej własnymi rękami. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. No będzie strongman ceramiczny, będą niezłe i oczekiwane przez mieszkańców występy gwiazd. Myślę, że chyba najbardziej to jednak szczególnie mieszkanki Bolesławca czekały na Michała Szpaka, ale też Ania Wyszkoni, to jest bardzo wysoki poziom, zespół Manchester to też na YouTubie ma ogromną ilość wyświetleń, więc to trochę dla młodych ludzi. Dyskoteka, Fun Factory, zespół, który myślę, że dla pana mniej więcej, pana generacji,
jest zespołem bardzo popularnym, ale wystarczy powiedzieć, że Fun Factory w tym roku, na Nowy Rok, zespół grał pod bramą brandenburską, a więc duży wyróżnik. No zobaczymy, co oni pokażą Bolesławcu. Jest Strongman, tych wystaw jest sporo, jest konferencja gospodarcza, to też może nie dla każdego, ale to, że imprezie towarzyszy konferencja popularno-naukowa, która zawsze daje producentom, a szczególnie technologom, tym, którzy zajmują się tak naprawdę podstawą materiałową tworzenia w glinie, bo nasza nie wystarczy mieć białą wypalającą się glinę, trzeba mieć dobrego technologa, który potrafi tę glinę tak przetworzyć, żeby te naczynia miały ten niepowtarzalny bolesławiecki wygląd. Więc no, można by długo mówić. Towarzyszą oczywiście imprezy sportowe, jest ich sporo. Wszyscy mieszkańcy są na to przygotowani. Ja dzisiaj chodziłem kilkakrotnie, tak co prawda, pomiędzy ratuszem a wieżowcem, ale też byłem dzisiaj w zupełnie innej części miasta. Odbieraliśmy dach na ulicy Kościuszki i tam też mieszkańcy byli tacy bardzo podnieceni pozytywnie, że w Bolesławcu jest takie święto, że trzeba się przygotować. No jest Splash of Colors, to myślę, że to jest nowe, wszystko zależy od pogody. W tym roku święto ceramiki przebiega pod znakiem koloru, tak? Czyli parada ma charakter kobaltowy. Natomiast my stosujemy metodę, że co roku jest pewna ewolucja. To jeżeli ludzie przyjeżdżają, a przyjeżdża ponad 100 tysięcy ludzi, jeżeli ludzie robią dobre zakupy, to w tym jest sens przede wszystkim święta ceramiki. Jeżeli będziemy zaskakiwać nowościami, i samymi nowościami, zapominając o tym, co się udało wypracować, bo to są lata pracy, tak? Niektóre rzeczy, które były dobre 10 czy 15 lat temu, ich już nie ma, ale na przykład w tym roku jest ten Splash, czy Festiwal Kolorów, który jest w tej chwili na świecie bardzo modny, bo warto wejść w YouTube'a i zobaczyć, jak to się robi w Las Vegas, w Australii czy w Brazylii. Próbujemy w Bolesławcu, zobaczymy, myślę, że będzie dużo chętnych, szczególnie wśród młodych ludzi, ale też to będzie nasze, będzie kobalt dominował, czyli ta kreda. Artyści co roku są inni, jest pewien problem, jeśli chodzi o artystów, bo jest coraz mniejsza liczba tych, którzy jeszcze w Bolesławcu nie występowali, jeśli chodzi o tą, powiedzmy, wysoką półkę. Natomiast proszę pamiętać, że święto musi na siebie zarobić. Jeśli dzisiaj jest tak, że, znaczy ono nie zarabia, bo ono, ale ono musi, dochody z imprezy muszą wystarczyć na organizację tej imprezy. Jeżeli dzisiaj jest tak, że gastronomowie pytają, a następnie biorą udział w bardzo ostrym przetargu na tą gastronomię, która uzupełnia ofertę naszych ogródków i uzyskaliśmy w tym roku rekordową kwotę, która w całości idzie na ochronę, na tojtojki, na różne rzeczy związane z organizacją, to znaczy, że chyba jest dobrze. I ja byłem ostatnio na kilku imprezach, które były w regionie. Byłem na Gatowym Lecie, gdzie zachęcaliśmy do wzięcia udziału. Byłem w Lubomierzu na samych swoich. I myślę, że jeszcze parę lat temu to były imprezy, powiedzmy, od których mogliśmy się czegoś uczyć i trochę zazdrościliśmy tych imprez. Dzisiaj oni mówią nam, że oni nam zazdroszczą tego, jak ta impreza się rozrosła. Giełda Staroci na przykład, to jest osobna historia zupełnie, że na tę giełdę przyjeżdża bardzo dużo ludzi sprzedających, ale też wiele tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają tylko na giełdę Staroci, bo wiedzą, że tutaj można fajne rzeczy kupić.